Ich möchte noch einmal etwas zu dem Wort Last sagen. Ich glaube, wir haben da noch nicht drüber gesprochen. Ich möchte zu dem Wort Last noch einmal etwas sagen. Chciałbym powiedzieć coś na temat tego słowa ciężar. Wenn wir aufmerksam lesen, merken wir, dass es zwei Dinge dazu gibt. Gdy będziemy to uważnie czytać, to zauważymy, że do tego należą dwie rzeczy. Es gibt das Wort als solches, Last. Jest tam wymienione samo to słowo, ciężar. Und der Herr spricht von einer anderen Last. A Pan też mówi też i o tym innym ciężarze. Das heißt, er sagt hier keine andere Last. To znaczy Pan mówi, nie wkładam innego ciężaru na ciebie. Die Frage ist, was für eine Last haben die Gläubigen zu tragen? Powstaje pytanie, jaki ciężar ci wierzący muszą nieść? Sie hängt sicherlich mit den Umständen zusammen, in denen sie sind oder waren. Z całą pewnością są to obciążenia, które były połączone z tymi okolicznościami, w jakich żyli. Ich glaube, dass das Ertragen des Bösen ist, ohne dass sie etwas ändern können selber. Das Ertragen des Bösen, das sie sehen und sie können es nicht ändern. Ja myślę, że to było znoszenie tego, co było na nich złożone i oni nie mogli tego zmienić. Ich möchte aus Psalm 119 zwei Verse lesen, die das vielleicht ein wenig deutlich machen. Chciałbym przeczytać wiersze z Psalmu 119, który na ten temat mówi. Einmal den Vers 136. 136 wiersz. Wasserbäche fließen herab aus meinen Augen, weil sie dein Gesetz nicht halten. Psalm 119-136. Potoki łez płyną z oczu moich, dlatego że nie strzegą zakonu Twego. Das ist eine echte geistliche Trauer, wenn man sieht, dass in der Christenheit das Wort Gottes nicht mehr beachtet wird. To jest szczery i z serca płynący smutek, że stwierdza się, że nie jest przestrzegane Słowo Boże. Dann einen zweiten Vers. Jeszcze drugi wiersz. Vers 141. 141. Gering bin ich und verachtet, deine Vorschriften habe ich nicht vergessen. Mały jestem i wzgardzony, lecz nie zapominam o ustawach Twoich. Das berührt sich jetzt mit dem Festhalten. Sie waren gering und verachtet. I to łączy się z tym trzymaniem się mocno. Oni byli właśnie mali i wzgardzeni. Ich glaube, diese Umstände, das war ihre Last. Ja myślę, że te okoliczności, w jakich się znajdowali, to był ten szczególnego rodzaju ciężar. Und der Herr sagt jetzt, ich werfe keine andere Last auf euch. A Pan mówi, innych ciężarów jeszcze na was nie wkładam. Ich füge von mir aus jetzt noch hinzu. Ja od siebie samego do tego dodaję. Keine neue Last. Nowego ciężaru nie wkładam. Von den Pharisäern, sagte Herr Jesus einmal. A o faryzeuszach Pan Jezus kiedyś powiedział. Sie binden schwere und schwer zu tragende Lasten. A oni wkładają na wszystkich trudne do uniesienia ciężary. Legen sie auf die Menschen, aber sie selbst wollen sie nicht mit ihrem Finger bewegen. Ale włożywszy je na ludzi, nie mają zamiaru ani jednym palcem pomóc. Der Herr sagt also, ich kenne deine Last, ich kenne deine Mühe und deine Not. Pan mówi, znam twoją biedę, twoją nędzę, twój ciężar. Das nehme ich nicht weg. Tego ja nie ujmę od ciebie. Aber ich sehe deine Empfindungen. Ale ja widzę twoje odczucia. Und jetzt sage ich dir, halte doch fest, was a teraz du do ciebie mówię, wytrwaj.